Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Lekret. Zapraszam Was na kolejny filmik. Niełatwo opowiada się utracie wzroku, zwłaszcza osobom, które ten wzrok tracą. Często osoby takie boją się tej utraty wzroku. Ja straciłem wzrok 6 lat temu. Straciłem go w wyniku choroby. Od dziecka byłem słabowidzący, aż w końcu choroba mnie dogoniła i w ciągu w sumie 2 tygodni przestałem całkowicie widzieć. Nie mam nawet poczucia światła. Ale dla mnie ta utrata wzroku nie była taką tragedią. Dla mnie ta utrata wzroku jest tylko niedogodnością, którą pokonuję częstokroć przez narzędzia, poprzez sprzęty, poprzez telefony, komputery, czasem pomoc żony, czasem pomoc znajomych, ale nie ma takiej przeszkody, której nie jestem w stanie gdzieś tam sobie pokonać samotnie lub wspólnie z czyjąś pomocą. Zacząłem się rozbijać, zacząłem szyć rzeczy ze skóry, zrobiłem licencję krótkofalarską, zacząłem studiować, bo chcę pomagać osobom, które też mają ten problem, który ja mam, czyli są osobami ociemniałymi, albo osobom, które tracą ten wzrok i się boją tej utraty wzroku. Ale tak jak mówiłem, nie jest to prosty temat. Jest to temat trudny, ale postaram się jakoś pomóc, nakierować na początek dobrej drogi ku patrzeniu w przyszłość pomimo utraty wzroku. Temat utraty wzroku, lęku przed tą utratą nie jest prostym tematem i trudno mi dać proste rozwiązanie w punktach krok po kroku, co robić, żeby sobie z tą utratą wzroku poradzić. Dlaczego? Po prostu każdy jest inny. Każdy inaczej rozpatruje tę utratę wzroku. Długo się zastanawiałem, co mam powiedzieć na tym filmie i pewnie to, co powiem, nie do końca będzie oddawało to, co chciałbym powiedzieć. No nie jest to prosty temat, ciężko się mi o nim mówi. Mówię o nim tak naprawdę na poważnie pierwszy raz z myślą o Was, ale pomyślałem sobie, że warto, żebyście się zastanowili nad tym, czego w tej utracie wzroku się boicie. Co sprawia, że się tej utraty wzroku boicie? Siedli na spokojnie, zastanowili się, jakie aspekty utraty wzroku Was tak przerażają przed nią, że sobie z nią nie radzicie. Pierwszym krokiem do pozbycia się strachu jest poznanie go. Strach jest jak ogrym, ma warstwy. Jak powoli będziecie rozbierać kolejne warstwy tego strachu, to dojdziecie do jego wnętrza, jądra, tego punktu, który decyduje, że ta utrata wzroku sprawia Wam taką dużą trudność. U niektórych to może być na przykład lęk przed samotnością, u innych lęk przed utratą niezależności, dla innych lęk przed obciążeniem bliskich. No musicie nad tym się zastanowić, bo wtedy jak poznacie źródło tego strachu, będziecie mogli zastanowić się, jak przeciwdziałać temu, czego się boicie. Na przykład jak przeciwdziałać temu, że będziecie obciążeniem dla bliskich. Wtedy możecie poszukać rozwiązań technologicznych. Możecie poszukać jakichś szkoleń, możecie poszukać jakichś źródeł dochodu. Musicie po prostu, punktem wyjściowym jest poznanie swojego strachu i rozebranie go na czynniki pierwsze. Ja wiem, że to nie jest proste, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to do zrobienia. Nie musicie tego robić dzisiaj, jutro. Nie musicie tego zrobić z dnia na dzień. Po prostu zastanówcie się nad tym.
I na przykład, jeżeli dochodzicie do wniosku, że boicie się samotności, to wtedy zadajcie sobie pytanie, dlaczego się tej samotności boicie? Dlaczego samotność wiążecie z brakiem wzroku? Jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, to wtedy sobie zastanówcie się, co możecie zrobić, żeby nie popaść w tą samotność. Wiem, że krążę wokół tego tematu, ale to nie jest proste. Nawet miałem gdzieś tam przygotowaną jakąś kartkę, ale myślę, że czytając, znaczy kartkę taką w telefonie tak naprawdę, no bo sam jestem niewidomy, więc Braille'em nie czytam, posługuję się elektronicznymi urządzeniami, ale do meritum. Doszedłem do wniosku, że jakbym tak wam wypunktował to na kartce, to nie byłoby to samo, nie byłoby tej autentyczności, którą chcę wam przekazać. To wy jesteście ważni w tym filmie, to wasze problemy są ważne w tym filmie. Ja tylko mogę wam skromnie spróbować podpowiedzieć, jak te problemy rozwiązać. Myślę, że na początek to taki krótki film. Postaram się bardziej zagłębić w ten temat, bardziej podejść do niego analitycznie dla was. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, zapraszam was do komentowania, oczywiście też do subskrypcji, jeżeli trafiliście tu pierwszy raz przypadkiem, no i oczywiście do pozostawienia łapek w górę. Dziękuję wam, trzymajcie się i pamiętajcie, utrata wzroku to nie jest koniec życia, to nie jest koniec, to jest tylko mała niedogodność, którą możemy zwalczyć poprzez technikę tak naprawdę. Chciałem powiedzieć przedmiot z życia codziennego, ale w tej chwili no, technologia nam pomaga i to ograniczenia i lęk mamy w sobie. Jak go poznamy, to go zwalczymy. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się.